lepsze niż bierność, zwłaszcza jeśli stoisz w martwym punkcie. Wyciągnij lekcję z pomyłki, a przestanie być pomyłką. Dobry wieczór, pani Chen. Co słychać, Eddie? Ach, tu mnie boli, tam mnie boli, wie pani. Wyglądasz jak kupa. Słucham? Wyglądasz jak kupa. A pani wygląda piękniej niż zwykle, ludzie. Duch to ciało, Eddie. Medytujesz tak, jak ci pokazywałam? Nie, nie mam maty i to nie działa. Nie działa, bo się nie starasz. Nie, nie działa, bo kupiłem płytę z medytacjami pani kuzynki, która gada po chińsku. Mi sensy pęda. Ta, tego ja też nie zrozumiałem. Widzi pani, nic nie kumam. To jest kluczowa sprawa, sedno problemu. Eddie. Dzięki, dzięki, kochani. A? Hej, możesz trochę ściszyć, bo mam naprawdę ciężki dzień dzisiaj. Weź, spadaj. Tak, jasne, już przyciszam, wyłączam. I super. O. Co ty robisz, Eddie? No ręce. Trzymam ręce w górze. Wyglądamy jak idiota. Nie, wcale, że nie. Jak debil. Wcale nie. Wcale tak. Nie. Po co to robisz? Bo to bardzo rozsądne postępowanie. Eddie? To teraz inaczej porozmawiamy. Eddie, gdzie ten robal? Porazić go. Przepraszam za kolegów. Zrobiłeś? A, takiego pasożyta mam. Siedzisz w mojej głowie, bo jesteś zwykłym pasożytem. Pasożytem? Chyba masz raka mózgu, Eddie. Przepraszam, że nazwałem cię pasożytem. Przegadajmy to. Na spokojnie, okej? Co to jest? Co to jest? O nie! Ja umrę, to koniec! Nie histeryzuj, Eddie. O, to było ciekawe, to mi się nawet podobało. Wiesz, co ci powiem, jesteś niezłym wrzodem na dupie, Eddie. No wiesz, zawsze do usług. Zamierzasz jeszcze kogoś zjadać? Prawdopodobnie. Och, Boże. Fearless.